Dobry wieczór. Dobra, słuchajcie, jak tam pierwszy dzień? Pierwszy dzień szkoły, słuchajcie, dzisiaj, co? Wróciliście do roboty. O, jeny, jak ja wam współczuję. Jak ja wam współczuję. Słuchajcie, my gdzieś tutaj jakąś misję mamy. Tylko teraz nie wiem, czy z Foxem? Dobra. Pomóżmy Foxowi. Pomóżmy Foxowi. A wy jak tam? Piszcie w komentarzach, jak tam w szkole. Jak tam w szkole? Jak tam nowy. A tu jest jeszcze ta. Ona też chciała, ale jeszcze chodźmy. O, zobaczcie, łuk. Uszkodzony łuk myślicki. Gdzie ja znalazłem? Dobra, my pójdziemy sobie na skróty oczywiście. Tutaj, jak najbardziej. O Jezus, jak ja tego gościa nie lubię, nie? Kurwa. Gdzie on jest? Spadnę gdzieś? Dawaj no ja. Gdzie on jest? Zniknął. Dobra, leży, spadaj tam, popo. Jaka muza głośna, nie? Przecież ludzie kochani. Dobra. Lecimy do naszego nowego towarzysza Foxa. Fox Mulder, prawie że. Walnęliśmy ładnie na skróty. Chodź, coś tam było, weź. Czy to jest Fox? Fox, it's you? That's you? I nie zapomnij, co miałeś mi powiedzieć. Musiałem się na jakiś czas wyłączyć. Ej, no i co? Jemu coś miałem powiedzieć i co? To mnie wkunia zrobił tutaj. To idziemy do Kali w takim razie. Ja pierdzielę, ale mnie zrobili w kunia, dobra. On się musiał na jakiś czas wyłączyć i pasuje. Oj, zginę? Kurwa. Ja pierdzielę, ja ze z tym lotaniem to mam. Szczęście. Dobra, jeszcze trochę. Kaja. Ona też ma, o dobra. Wiesz coś na temat wojownika o imieniu Fox? Tak jakby co nieco o nim słyszałam. Ktoś taki przydałby się w naszych szeregach. Przynajmniej jeszcze jeśli ja. Chodzi o zdolności bojowe. Co do reszty, trudno orzec. O ile się nie mylę, raczej niełatwo go zdyscyplinować. Tak, to prawda. Mogę ci coś doradzić? Kieruj się instynktem. Widziałeś naszych sojuszników, prawda? Wątpię, by to on stwarzał największe problemy. Ponoć popadał w forcie w kłopoty z przełożonymi. Poradzę sobie z nim. A kto nie popadał? Uświadom go tylko, że jeżeli chce z nami zostać, to musi walczyć w naszej sprawie. Tak, zrobię. Dzięki. Do usług. Tak, zrobię. Dzięki. Znasz prawdziwe imię Foxa? Obawiam się, że nie jesteśmy ze sobą tak blisko. To jest super. Teraz by się Fox przydał. Fox już dotarł? Falk. Ten drap. Może się okaże, że nie ma Foxa. O Jezu, już gdzieś tutaj Fox. Idzie, zmierza. Ciekawe, czy musi dojść? Nie, dobra. Rozmawiałem z Kają. Zajmie się twoim kłopotem w forcie.
Do tego czasu będziesz musiał jednak zostać z nami w bastionie. Ładne akurat cóż, są... dla mnie bomba. Odpocznę sobie, popatrzę, co perspektywy się dzisiaj. To na pewno lepsze niż fucha ciecia w forcie. Jeszcze nie zdążyłem nacieszyć się wolności. Nach, tyle mam do zrobienia. Na przykład co? Jakby ci to... Powiedzmy, że kilka spraw wymknęło mi się z moich delikatnych rączek. To nic poważnego. Cóż, tylko parę przekrętów, w które być może zostałem trochę wmieszany. A jest coś więcej? Czyli coś spieprzyłeś i chcesz spróbować to teraz naprawić. A, i po co takie słownictwo? Ale się rozpalił ten ogień tam, nie? To po prostu pracą w terenie. Brzmi dużo lepiej, nie sądzisz? I tak się przy okazji składa, że przydałaby mi się w tym twoja pomoc. Bo taka już nasza rola, nie? Wspierać się nawzajem. Ręka rękę myje. Dobra. Pomogę mu, no. Przejdźmy do szczegółów. No dobra. Wyobraź sobie to zniszczenie to już mamy chyba na minusie. Towar, tak? Tak jak to czasem robią. A teraz dodaj kogoś, kto, no... jest mną i pilnuje upraw, kiedy oni właśnie przechodzą obok. I całkowicie hipotetycznie, rozumiesz? Powiedzmy, że taki oddział kradnie jedną z sadzonek i idzie sobie dalej. Co by było, gdybym akurat wiedział, gdzie ci wymyśleni albowie są? Pozwoliłeś albom ukraść ci sadzonkę? Hej, czy coś by ci się stało, gdybyś przestał tak marudzić? No to gdzie szukać tych albów z twoją hipotetyczną sadzonką? Odzyskamy ją. W Porząsiu. Cóż, to niedaleko. Właściwie tuż za rogiem. Przeniesie nas? No i fajnie. O, tam stoją. I żebyś wiedział, zdębieją jak tylko nas zobaczą. No. Nie mam pojęcia, co nas czeka. Musimy uważać. Niech dębieją. A, zapisało się przed chwilą. No dobra, ja zapiszę dla pewności. Może tak bardzo głośno krzyknę pożar. Ciszy. No. Damy sobie radę. O! No, kurwa, on go tylko dobił, nie? Ale miał unikę. No, jazda! Ole ma! Widzicie tą mocę? Kurwa się zablokowałem. On ma końcówkę życia, a ja się zablokowałem, nie? Ale tamten... Jakie Win miał moce? Widzieliście, jakie miał moce? Miał super moce. Dawaj tego jeszcze. Ciężko mi jest myszką nakierować, bo ten też ma moce. Ma super moce. Dobra, nie to, kurwa. Jeszcze ktoś tam słyszałem. O, jest tutaj. No, jazda! Dawaj tam. O ty do noju. A on w ogóle nic nie bije tej. Przeładował i pasuje, dobra. Teraz sobie pogadamy i no towar sobie wezmę. Potem zapomnę. To jest kupa towaru. Dobra. Tarcza albów? Jakaś zajebista tarcza albów, nie? Ciekawe, czy ja ją mogę w ogóle założyć.
Bo to co, no to zajebista tarcza albo, słuchajcie. Ja zacznę grać tym. O, tu coś leżało. Ja, słuchajcie, zacznę grać po prostu z tarczą, bo ja ją mogę założyć? Gdzieś bym mógł. Dobra, nie? Idziemy na tego zobaczyć. Co zapiszę? Kurwa, chciałem... Obrona. Kurwa, to nic nie działa. No zajebał mi go. No dobra, chuj. Chyba powinieneś się pożegnać ze swoją sadzonką. Nie mieli jej? Nie. Żadnych. Nie mieli, ale za to mieli zajebistą tarczę. Zaraz, jesteś tego całkowicie pewien? Którego ze słów żadnych sadzonek nie rozumiesz? Cóż, świetnie. Coś tam na to, nie? Z moich szans, by wkupić się w łaski ludzi z fortu. Na to wygląda. Dobra, dobra. Lepiej już iść. Muszę sobie przemyśleć to jutro. Ja będzie trzy dni teraz myślą. Słuchaj, na pewno wpadnę jeszcze na jakiś chytry pomysł. Kto dokładnie jest twoim przełożonym? A, wiesz, był ten taki wysoki, potem ten taki gruby. Tak szybko się zmieniają, że się trochę zgubiłem. A który z nich, wysoki czy gruby, w końcu się zorientuje, na ile zniknąłeś i będzie chciał cię za to ukarać? No wiesz, w sumie to obaj. Nawet ty musisz to... Ładny wywijas. I właśnie to próbowałem się wytłumaczyć. Berserkowie z fortu są dość specyficzni. Dlatego tak mi to z wami dobrze w tej kupie gu... w Bastionie. Przyznam jednak, jestem ciekaw, co się ze mną w końcu stanie. Nie ty jeden. Dobra, ale on z nami chodzi, tak? A tu jest coś? Aha, dobra, ten. Trochę broni za to tarczę. Dobra, zapiszmy sobie. Okej. Okay. No i co teraz? Dziennik. O Jezus. Może taka ja już będzie miała tamten. Czekajcie, no wrócimy do bastionu. Jezus, jak mnie to wkurza, że słuchajcie, no te misje główne po prostu. Ale to powinny się nam sypać jedna po drugiej, nie? Gdzie to jest? Tak zasadniczo to rzeczywiście mogę mu powiedzieć. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Dobrze. Jak mu ta tarcza przełazi przez głowę, to jest beznadziejne w ogóle. A ten nie miał jakichś chipów jeszcze? Dobra, jeszcze zagadajmy do Kai. Gdzie jest Kaja? Tu Zeusa? A Kaja?
W ogóle... Spryt mogę dać, ale nie daję. Zaraz level wbiłem. O! Wytropiłem następnego diabła. Do diabła. W porządku. Dokąd idziemy? Do miasta Ruin. Thompson Town? Tak, gdzieś w te okolice. No, znaleźli nam zadanie. Dobra, ruszajmy do Thompson Town. Nie mieliśmy co robić? To już mamy. Pustynnego diabła. Szkoda, że pustynne diabły to nie te potwory. Tak czy siak, zbierajmy się. No dawaj. Dzisiaj robota sama nam wpada w ręce, widzicie. Pewnie się gdzieś tu zaszył. Będziemy wężyć, aż go znajdziemy. Może nam to trochę zająć. Kim jest gość, którego tropimy? Nazywa się Bender, ale u nas miał ksywę Figlarz. Facet najpierw porżnie cię w karty, potem zabierze ci laskę, a na koniec buchnie ci kasę zwierzyny. Rozumiem. A on jest... Tak, szukaj. Idę tuż za tobą. Pod nami? Miej oczy szeroko otwarte. Tam jest. Opcje powoli się kończą. Tak wygląda, jakby on gdzieś... Kurwa, no nie lubię tego. Przyda ci? Kurde, to byłem to jedno, no. Dobra. Czyli Benderowi nie brak znajomych, co? Na pewno ma sporo długów do spłacenia. I to u kilku niezłych zakamionów. Będzieś tu kurwa zrzucił mnie, co za psikutasy. Gdzieś się musi ten. Tu gdzieś się przechodzi. O! Lepiej znajdźmy Bendera, zanim znowu się ulotni. Gdzieś jest. Skurczybyk umie się przyczaić. Tu tędy się wchodzi pewnie. Nie mówcie, że trzeba wlecieć do góry i od góry schodzić. Nie no, on jest ewidentnie gdzieś na dole, nie? No jest już pod nami. No chyba, że trzeba wejść do groty i... A wejdę z nim do groty? No to tak wygląda, nie? Jakby on był w grocie. Idziemy do groty, sprawdźmy ten trop. Ale nie, bo tu jest centrum, to jest do góry, a my musimy wejść na dół. Sprawdźmy to. Zobaczmy ten trop. A wy tam mówię, pisz tam w komentarzach.
Jak tam pierwszy dzień szkoły? Dobra, i gdzieś tam na prawo trzeba gdzieś iść. Nie do końca wiem gdzie, ale... I na który poziom? Ale może gdzieś na niego trafimy, nie wiem. Musimy? Do środka wstęp mają tylko prawdziwi słudzy Rawaka. Widać, że nie jesteś prawdziwym sługą. Wynoś się! No nie wierzę. A jakbym go przeleciał? Wiesz, w takim sensie... Zobaczcie, jakie namierzanie po prostu, tarcza. No jak tarcza po prostu antyrakietowa, nie? Kurde, ale... Jakimiś tunelami tam się nie wchodzi? Naprawę trzeba zacząć od siebie. Ten czego uczył w ogóle? Naucz mnie czegoś o walce. A co z tym amuletem było? A co to takiego? Nigdy tego nie widziałeś? Wygląda na coś związanego z religią. Zarina zna się na tym lepiej. Spytaj ją. No i dobra, ale... Już musimy tam... szukać tego naszego ziomka. Może tymi tunelami gdzieś tam? Morkoni szukają takich jak my. No jasne, do ciężkiej charówy. Myślisz, że tak to sobie wyobrażałem? Najpierw ciągniesz mnie do krateru. Może tymi właśnie... tymi stacjami metra gdzieś tutaj się... się dojdzie. To na czuja będę szedł trochę. Czym to ja tu idę w ogóle? To nic nie ma. W ogóle nie w tą stronę, no ale... tu wlazłem, tu wejdę. A tu? Idziemy do góry? A, ten jeszcze. Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. No ja tam chcę przejść. Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. Jak mnie to obchodzi tutaj? Ja, jak ja nie lubię takich misji, nie? Ciekawe, gdzie tego gnoja znajdziemy.
Drus. Zawsze o taki marzy. Witamy na centralnym zadupiu wszechświata! To wszystko w całości tylko twoja wina! No coś się, że będę musiał się trochę zbratać z tamtą ekipą. Nie teraz. A, Goliath to było tam, gdzie jest ten. Gdzie byli berserkowie. Jak być tym sługą Rawaka? Przemyślałeś wszystko? Przyjmiesz to zadanie? Co mamy zrobić? Wykonać zlecenie, którego nie mogę powierzyć Morkonom. Dlaczego? Bo inaczej już dawno bym to uczynił. Odnajdziesz Iwana, jednego z naszych wojowników. Powinien wrócić tu jak najszybciej. Odwiedź naszych handlarzy, by zdobyć to, co przyda się podczas wyprawy. Już możemy? Chodzi o Iwana. Słucham. Aha, dobra, myślałem, że... Gdzie zacząć poszukiwać? No może znajdziemy tego Iwana, co? Sam musisz się tego dowiedzieć. Tak czy inaczej, tu go nie znajdziesz. Czego od niego chcesz? Pełen wywiad. Wysłano go, by zdobył zapasy dla naszych ludzi. Rozmawiamy o wojowniku, tak? Zgadza się. Niby jak mógłby organizować wypady po zapasy. Co najważniejsze, wciąż na niego czekamy. Same modlitwy nam nie pomogą. Nie wyruszę na poszukiwania bez odpowiedniego sprzętu. Nasz dostawca zapewni ci prowiant. Przyda ci się też amunicja. Zapytaj o to handlarza bronią. A eliksiry uzdrawiające? Lepiej wytrzymać ból, niż go zagłuszyć. Chociaż ty pewnie tego nie zrozumiesz. No to idziemy do handlarza, może coś popierdzielimy do pół ceny. Znajdź gościa w piwnicy. Prawdopodobnie ci z tym pomoże. W grocie nie brak też mnóstwa innych handlarzy. Po prostu bądź czujny. No co za pieniądze? Przebywa w forcie z berserkami. Wobec tego udaj się tam i sprowadź go tutaj. Teraz? Teraz! Wyruszę natychmiast. Dobrze. Takiego posłuszeństwa... Może mnie wpuszczą tam na dół. Więcej w tobie Morkona niż w niektórych tutejszych. Nie zbaczaj z tematu. Potrzebne nam jego zapasy. Robi się nieciekawie. Niech Rawak będzie z tobą, nieznajomy. No to dobra. Gdzie to mamy? Figlarz, a kogo my mieliśmy? No, to. Kogo my tam mijaliśmy tutaj? Czy to potem na nagranie zobaczyć? Wydaje się, że kogoś podobnego mieliśmy, ale... Ale poleciał. Zajebisty sposób przemieszczania się. No lepszego nie ma. Fleja to było, czy figlarz to jednak był? Tengis kazał cię pozdrowić. Czyli odwiedziłeś już grotę? Owszem, aczkolwiek Tengis uważał cię raczej za wojownika niż handlarza. Wojownik, kupiec, to kwestia semantyki. W
życiu nie liczy się łatka, ale to, czym się zajmujesz. Według Tengisa miałeś dawno wrócić do groty. Aj, tylko on rzekłby coś takiego. Ani grama cierpliwości. Ty jednak wiesz, w czym kłopot. Nie wiem. Rozmyśliłem się. Czas, byś wrócił do domu bez zapasów. Myślałem, że... To trwa już za długo. Odpuść. No to w porządku. Zacznę się pakować. Będę się streszczał. Zaczekaj. Ej. Dobra, skończyłem. Pójdziesz ze mną, tak? Widzicie, już za daleko. Zapomniałem w ogóle o tej misji. Wiedziałem, że gdzieś coś robiliśmy, ale... Jasne. Świetnie. Jeżeli masz coś jeszcze do załatwienia, zajmij się tym teraz. Dobrze, mu z oczu patrzyło, ale... chcesz się zbierać. Ale ja muszę chyba tam... Chodźmy do Karakis. Ja muszę lepiej chyba tam przejść, muszę im... O, nareszcie, ja muszę się wkupić rodzinę. W grupę. Są dla mnie światełkiem na końcu bardzo długiego, ciemnego tunelu. Tak czy inaczej, w drogę! Chcę mieć ten fort jak najdalej za sobą. Oby tylko nie zatrzymali nas strażnicy. Po co mieliby to robić? O, no tak, bez przyczyny. Z nimi po prostu nigdy nic nie wiadomo. No, to do roboty. Strażnicy Galaktyki? Cóż, mogło pójść znacznie gorzej. Jest jeszcze czas, aby wszystko szlak trafił bez obaw. Strażnicy pewnie się cieszą na widok moich pleców. No dobra, naprzód! Przed nami szmat drogi! Ciekawe, czy... Idziemy z górki, co? Żebym mógł dołączyć do swojej ekipy. Którędy zmierzamy do Karakis? No, o tym jeszcze nie zdecydowałem. Na przełaj będzie dość ryzykownie. Dlaczego? No, dlaczego chcesz się nagle znaleźć w ogniu bitwy? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kiedy moi ludzie i berserkowie toczą... fort nareszcie został w tyle. Chyba pora urządzić sobie postój. Nie czujesz się padnięty? Co ma tam w ręce? O mnie się nie martw. Jeżeli brakuje ci sił, to mam coś, co ci pomoże. Ja dziękuję. A proszę, weź to. Smakuje okropnie. Ale nieźle działa, kiedy potrzeba zastrzyku energii. Myślałem, on tam leżał, ten napój energetyczny. Dalej, póki jeszcze widno. Myślałem, że będzie chciał mi otwórz. Trochę pogawędzimy? Co by podróż nam szybciej zleciała? Co ty na to? Mniej paplania, więcej tuptania. Rozumiem. Żaden z ciebie gaduła, w porządku. Pewnie coś w tym jest. No dalej. Zwróćmy na siebie mniejszą uwagę. O, tędy! Mogę być trochę szybciej, nie? Kurwa, ale mi chciał spierdolić. W jakąś pułapkę mnie wciągnie, jak nic. Jakby ta droga była bez żadnych ekscesów, to byśmy się tam teleportowali po prostu i tyle. Cutscenką. Nawet tu ładnie. O, ktoś stoi. No nawet tu ładnie. Przyznam rację. Maria, ona strzela. Te cholerne świetniki doprowadzają mnie już do szału. Ale i tak wolę od całej tej reszty, jaka tu krąży.
myślałem, że jakiś towar będzie w tej skrzyneczce. Też widzę ładnie towaru. Kurwa, akurat we mnie jedno, nie? No kurwa. Żeby nie było, że będzie chciał go... Jeżeli będą chcieli go zabić. Kogo? Mojego przyjaciela. Ej, tam jest teleport. Ale je. Nieodkryty. No to już jest. A tam ktoś leży na dole, nie? Nie ociągaj się! To Lida. Co tam było? A ten. Ale poleciał tutaj. A tam nas tam ten kurak goni, nie? Kurakała. Ej, jednak nas gonią, ej, to lecimy. Złomuś nas goni. Widzieliście to? Dobra, czas na przerwę. Czy oni tu przyjdą? Nie szukałeś przypadkiem swojego kumpla? Owszem, i znaleźliśmy go. To są ci, co za nami szli, tej. Stoisz na nim. Słucham. Aha, myślałem. Pochowałem go ty. Parę tygodni temu. Kondolencje. Nie. Żaden z ciebie, Morkon, to jasne jak słońce. My nie opłakujemy zmarłych. Śmierć stanowi część życia. Co my tutaj właściwie? Śmierć stanowi część życia, dobre, nie? Danilo ma jeszcze jedną rolę do odegrania. I paradoks. Chłop, a przynajmniej jego grób został drogowskazem. Ukryłem w pobliżu kilka użytecznych rzeczy. Chwilę mi jednak zejdzie, zanim je znajdę. Spróbuj się na coś przydać w tym czasie. Nieraz na południowym wschodzie kręcą się gryzaki. Niedługo rozbijemy obóz. Byłoby dobrze, gdybyś wcześniej uporał się z tymi bestiami. Nie powinniśmy się rozdzielać. No, zdaję sobie sprawę z zagrożenia. Wierz mi, jak myślisz? A dlaczego nie chciałem podróżować w pojedynkę? Mimo to te okolice znam akurat jak własną kieszeń. Po prostu nie zamierzam ryzykować, że w nocy coś mnie użre w nogę. O, a kiedy już je załatwisz, odrąb trochę mięsa. Zjemy je sobie na kolację. Bardzo nie lubię marnować żywności. Po wszystkim skieruj się do ruin na wschodzie. Dostrzeżesz je idąc wzdłuż urwiska. Będę tam na ciebie czekać. Że papa jakby stał... Pomyślnych łowów! Nie wiadomo jak daleko, nie? Mogło być gorzej. To mi się to pokazało? Tengiz. A, to jest to. Gryzaki, mapa, gdzie one są tu? Dobra. Żeby nie było, że nam spierdoli, no ale dobra. Te gryzaki to na hitai. To było ostatnie. Teraz sprawdźmy, czy Iwan dotarł. Nowy poziom dla gryzaki. Na mnie czeszy? Myślę.
Gdzieś tam jest. Jaka miejscowa tu w ogóle daj. No siedzi ziomek. Któż to idzie? Jebany. Polowanie się udało? Ty jaki tutaj kurde ma. Hacienda tej. Tak, gryzaki gryzą już tylko piach. A mięso? No mięso to jest. Przyniosłem. Brawo! Wiedziałem, że solidny z ciebie chłop. W porządku, rozbijmy obóz. Dziś nie ma już sensu iść dalej. Nogi wchodzą mi w dupę. Pomożesz mi jakoś? Lepiej dopilnuję, aby nic nas nie zaatakowało. O, to znakomita wymówka. Dobra, dobra, sam dam sobie radę. Najpierw zdobędę trochę drewna na opał. Ognisko nie tylko pozwoli nam nie zmarznąć, lecz także odstraszy lokalną faunę. To nie będzie raczej najmilsza noc. Ale jakoś ją przetrwamy. Ale fajny odcinek. Pora przyrządzić kolację. No, dobry pomysł. Na szczęście stare palenisko jeszcze się nie rozpadło. Przyrządzę nam pierwszorzędną potrawkę z ziemniaczkami. Jeśli chcesz, to cię tego nauczę. Po pierwsze, zadbaj, by każdy ziemniak dobrze się zrumienił. Zanim znów wrzucisz je na ogień, niech trochę przystygną. Dzięki temu zrobią się chrupkie. Potem dodaj mięsko, tylko powoli, co by nie przesuszyć. Szybko wszystko przesmaż i przełóż patelnię dalej od ciepła, by danie doszło. No, w ten sposób otrzymasz idealną konsystencję. Ale po co ja ci to mówię? No pewnie ani trochę cię dobry przepis zostaje się. A tak czy owak, oto lista. Będziecie mogli zrobić po szkole. Do dzieła! Nawet jeśli w ogóle mnie nie słuchałeś, postaraj się niczego nie swajczyć, dobra? I nie popasz się. Dla siebie przygotuj podwójną porcję, jeśli sobie życzysz. Ja zjem mniej. Ach, moja głowa. Całkiem niezłe miejsce. Ja nie mam ziemniaka więcej. Przez to tego nie zrobię. To dla ciebie. Stary, ale zapach. Stary, ale zapach. Pewnie smakuje jeszcze lepiej. Proponuję, byś uderzył w kimono. Ja wezmę pierwszą wartę. I w razie czego dołożę do ognia. Ruszamy równo o świcie. Dobranoc. Drap. Już go nie będzie, na pewno. Kurwa, nie przemyślałem. A co ciekawe, po co w ogóle się tym przejmuje? Kanapki mi pozostawią. Bastion powinien urosnąć w siłę, by pokonać pozostałe frakcje. Zgadza się? Jeśli sprawy potoczą się w tym kierunku. Idzie. Co za okolica? Myślałem, że mi spierdolił. Jasne, ruszajmy. A mimo to wcale nie zamierzam nas spowalniać. W drogę! Słuchaj, chyba najwyższa pora.
Powinienem ci coś wyznać. O co chodzi? Większość Morkonów zupełnie się ode mnie różni. Wiesz, jak cię ze mną zobaczą, to możesz mieć kłopoty. Dlaczego? Otóż handlując, nie postępuję zgodnie z przykazaniami Rawaka. Zauważyłem. Ubijałem interesy z obcymi, a nasze prawo bezwzględnie nam tego zabrania. W rzeczywistości moim zadaniem było napadać na wszystkich napotkanych podróżnych. Gdzieś tam coś było dużego. Było napadać na wszystkich napotkanych podróżnych i ich grabić. No i tak właśnie z początku z Danilem robiliśmy, ale czuliśmy się. Tam jest to. Zabijaliście? Tak, Morkoni nie postrzegają śmierci jako tragedii, nie piętnują jej. Przypomina o spokoju otchłani. To mi się idzie. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Właśnie. Tak, Morkoni nie postrzegają śmierci jako tragedii. Nie piętnują. Przypomina o spokoju otchłani. Ja osoba, która grota jest, jest. Musimy zasnąć. Między nami a osobami spoza groty jest jednak różnica. My musimy zasłużyć na to, by zginąć. No to przynajmniej większość z nas. Niektórzy tracą cierpliwość i sami odbierają sobie życie. Powiem wprost, niezłe z was pojeby. Żywcem się oskuruje! Ale nie! Pewno, że bierzemy. Aż po prostu zamilkłem na to wszystko, piwo. Chodźmy dalej! A żebyś wiedział! Ale o, nie, tak tam też zalet! Ostrożnie! Wszędzie! Kurwa, no nie mogę tego trudno trafić. Powiedz co, nie myślałeś, by się do nas przyłączyć? Wiele byś trochę nam myślałem. Co to ja chciałem powiedzieć? Rzecz jasna, o ile to jeszcze możliwe. Równowaga sił pomiędzy kłusownikami a radykałami została w znacznym stopniu zachwiana. Jeszcze kawał drogi tej. Niewykluczone, że jest już za późno. No i co ty na to? Skupmy się na podróży. Ani tak, ani nie. To mi wystarczy. No dalej, no co jest? Dlaczego się zatrzymałeś? Daj mi chwileczkę. No przecież... Muszę się szybko rozejrzeć. Zaraz do ciebie wrócę. Czy to ślady? Wyglądają trochę jak... Nie... Po prostu się denerwuję. W porządku, chodźmy dalej. Kurde, już nie. Znalazłeś coś? Nie, fałszywy alarm. Ruszajmy.
Ten jest mój! Poradzi se? Kłusownicy. Dupa, a nie fałszywy alarm. Nie odzywaj, współpracuj, jasne? Niech mnie kometa strzeli. Iwan, to ty? Dengis wszędzie cię szukał. Gdzieś ty się podziewał? Co z Danilem? Nie żyje. I to od kilku tygodni. Tygodni? A ty zamiast do nas wrócić, szlajałeś się z tym obwiesiem? Słuchaj, to było tak. Upatrzyliśmy sobie karawanę berserków. Wydawali się dobrym celem. Zapasy żarcia na jakiś miesiąc, trochę zasobów i... Na początku prześladował nas pech. Bronili się kulami ognia, ani się obejrzeliśmy, jak wszystko stanęło w płomieniach. Rozpętał się chaos. Lecz osadłem skórę. Fart chciał, że uszedłem z życiem, ale Danilowi los nie sprzyjał. Nie mogłem zostawić faceta. Chcę przysłużyć się naszej sprawie w miejsce Danila. Serio? Udowodnij, że można ci ufać. Uklęknij i przysięgnij. O kurde. Przysięgasz na Rawaka, że nie kłamiesz? Przepotężny Rawaku, krwawy Boże Panie, wiecznej równowagi, zwróć swe wszechwidzące oko na pokornego sługę Twego. Bądź mi świadkiem, wszystko co powiedziałem zgadza się z prawdą. Jeżeli skłamałem, ukarz mnie wiecznym cierpieniem. A to nie jest ten, co mnie nie chciał puścić tam? Rawak oceni szczerość Twych słów. A teraz mów, masz ze sobą prowiant? No, niestety musieliśmy wykorzystać te zapasy. Nic już nie zostało. Czyżby? Twój nowy koleżka z pewnością chętnie wszystko potwierdzi. Z drogi! Ty tam, zbliż się! Chciałeś ze mną porozmawiać? Tak. Zdrać mi. Czy opowieść Iwana jest prawdą? Tak, co do słowa. Rozumiem. Ciekawe. Faktycznie pragniesz do nas dołączyć? Niech Rawak się nad tobą zlituje, jeśli kłamiesz. To w żaden sposób nie zmarzy błędów Iwana. Wcale nie wspiera naszej wspólnoty. Głodujemy właśnie przez takich jak on. Mam się go pozbyć? Trzeba go zamknąć i poinformować o wszystkim radykałów. Oczywiście. A ciebie proszę na słowo. No nie wierzę. Teraz chyba pojmujesz, w jaki sposób Morkoni załatwiają sprawy. Gniew Rawaka spada szybko i boleśnie, lecz jest sprawiedliwy. Sam niebawem się o tym przekonasz. Ale... Zamierzałem eskortować Iwana do groty. Droga do komnat Rawaka wciąż stoi przed tobą otworem. Musisz jednak pójść sam. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Możesz już iść. Nie mamy już o czym rozmawiać. Dobrze. No i chuj. Co nam tu się pokazało? Ej, no co za zadanie tam nam się pokazało? Już nic nie ma. Cie. Czyli do groty, Tengisa, dobra. Idziemy go poinformować, no nie? Jak to tak? Zajebali nam gościa i... Te roboty też są dobre. Te maszyny czy roboty, nie wiem co to jest. Którędy tam się idzie? Ach.
Tengis. Nie będzie zadowolony. Chodzi o Iwana. Słucham. Wrócił. Zabrał go jeden z waszych kłusowników. Nie podoba mi się to. W czym rzecz? Kłusownicy mieli dać mi znać, gdyby się pojawił. Następnym razem podkreślę, o co mi chodzi. A Iwanowi nie odpuszczę tak łatwo. Dlaczego? Podejrzewam, że brata się z wrogiem. Zamiast okradać zwłoki, handluje z nieprzyjacielem. Czy to zbrodnia? Tak, a ja dowiodę jego zdrady. Na zapasach, które ostatnio załatwił, brak śladów jakiejkolwiek walki. Ani kropli krwi. Nic. Co wielce prawdopodobne, nie odebrał ich siłą. To wszystko? Sam powinieneś wiedzieć. Spędziłeś z nim dostatecznie dużo czasu. Fajną zbroję ma, nie? Zatem, czy dobijał targów z wrogiem? Nie. Wypełniał wyłącznie twoje rozkazy. Jeśli to prawda, nic mu nie grozi. Mimo to nie urodziłem się wczoraj. Potrzeba mi czegoś więcej niż słowo byle przybysza. Przekonamy się o jego niewinności w cysternie krwi. Oto kryształki za wykonanie zadania. A to za odpowiedź na moje pytania. Tymczasem nie mam dla ciebie innych zadań. Weź również to odzienie. Sprawdzi się lepiej niż te twoje szmaty. I zapomnij o Iwanie. Nie czeka go długa przyszłość. Przecież według ciebie nic mu nie groziło. Z mojej strony nie. Ale od odzienie dostałem, pani. Trudno oczekiwać podobnej wspaniałomyślności. Niewielu przeżywa tortury. Teraz nie liczy się to, czy faktycznie zawinił. Nie dopuszczę do tego. Nic nie poradzisz. Szkoda, Iwana nie był taki... Kłusownicy nie wsadziliby Iwana do klatki bez przyczyny. Poza tym nie dostarczył potrzebnych nam zapasów. Powiedziano by mi o tym. Równie dobrze możesz się z nim pożegnać. Wkrótce jego imię zostanie zapomniane. W rzeczywistości nie zależało ci na zapasach. Zgadza się? Chciałeś, by Iwan wrócił. W rzeczy samej. Nie lubię być wykorzystywany. W takim razie było nas omijać. Naprawdę sądziłeś, że powierzę tak ważną sprawę komuś obcemu? Poza tym nie odchodzisz przecież z pustymi rękami. No fakt. W dowód wdzięczności dopilnuję, by Khan dowiedział się o tym, jak się spisałeś. Mimo, że to wbrew wyznawanym przeze mnie wartościom, poprę cię, gdy zapragniesz do nas dołączyć. No to dobre, nie? A ciekawe... Obyś się odnalazł otchłań. No sprawdźmy tą bluzę i ciekawe, czy tam będę mógł wejść. Czy ta bluza jest lepsza, rzeczywiście, od tych moich, jak to on powiedział, achmanów? Czy ona jest o wiele słabsza, nie? Ale jak ja ją założę, to ja tu przejdę? Ciekawe, nie? Nie, to nie tutaj miałem przejść. Bo chciałbym jeszcze sprawdzić, ale mi się tu coś przesuwa tej. O, to nie? Chociaż, no właśnie, kurde, szkoda tego Iwana, nie? On jest przy wejściu do groty? Zaraz go poszukamy. Ale zmienimy sobie oczywiście ten ekwipunek, bo przecież... O, gdzieś tu góry jest. Jak tu się tu góry wchodziło? No dobra, tędy wejdziemy też. Kurwa, teraz jest na dole. A, bo on jest w pace. Ja
Jak mogłeś im pozwolić mnie tutaj zamknąć? Liczyłem na ciebie! Czegoś ty się spodziewał? Co racja. Sam się wkopałem. Bez sensu cię o to obwiniać. No, lepiej uciekaj, zanim ty wdepniesz w jakieś gówno. A ja tu sobie posiedzę i podumam, jakby to wyglądało, gdyby wszystko z tym Iwanem akurat fajnie. Tengiz zamierza cię wsadzić do cysterny krwi. Nie mówisz poważnie. No, ale nie taką. Cysterna krwi to istny koszmar. Pewnie się przesłyszałeś. No chyba nie. Coś pomyliłeś, prawda? Wie, że handlowałeś z obcymi. O kurwa. Co też mnie odbiło? Radykałów nie da się przecież wykiwać. Jestem winny, nie wyprę się tego. Nie wyprzesz się. Pogodziłbym się z każdym wyrokiem. Ale tortury? Na rawaka! Nie zniosę ich! Nie przeżyję tego! Proszę, pomóż mi jeszcze raz, no błagam! Czego ode mnie oczekujesz? No, wierz mi lub nie, dobrze się dogaduję z większością kłusowników. Nie wypytywali mnie szczególnie o to, skąd wziąłem prowiant. Zapewne niektórzy się domyślają. Wątpię, by z niecierpliwością wyczekiwali, aż zacznę wykrzykiwać ich imiona podczas łamania kołem. Niemniej jednak za darmo nawet nie kiwnął palcem. Zamierzasz im posmarować? Dokładnie. Niestety nie dysponuję furą Alexitu. A ile ci potrzeba? Pewnie tak... Ja pierdzielę. 1000 kryształków. Muszę przekupić niejednego człowieka. Mam tyle? Dawaj. Żaden problem. Teraz trochę dostałem. Serio? Stary, ocalisz mi skórę. Zobaczymy. W tym miejscu już bym się zastanawiał, jak zatroszczyć się o siebie. Jeśli ktokolwiek odkryje, że doniosłeś mi o decyzji Tengisa, trafisz na męki jako następny. Co zatem proponujesz? Powiedz mu, że uciekłem. Jak go znam, oskarżę o wszystko kłusowników. Upieczę ci się. A teraz już idź! Nie trać ani chwili! Straż! Straż! Kurwa, gdzie jest ten Tengiz? No. To było dobre. No doprowadzimy to do końca, nie? Bo aż mi ciekawi, jak to się skończy. Mnie wpierdolą do więźnia teraz. Iwana nie ma. Musiał uciec. Nikomu nie wolno opuszczać groty do odwołania. Jak widać, jego wola okazała się silniejsza. Oszczędź mi tych bredni. Zaraz to załatwię. Poczekaj tu. No? Teraz mi wierzysz? Nie ma wątpliwości. Kłuszownicy pozwolili mu uciec. Udało się. Odkąd powierzyliśmy im zadanie utrzymywania równowagi, wykazują się nie lada niedbalstwem. Co teraz zrobisz? Nic. Nie rozumiem. Niech Iwan cieszy się swoim drobnym zwycięstwem. Niech poczuje się bezpieczny. Jego czas w końcu nadejdzie. Bądź tego pewny. No, niech lepiej do bastionu spieprza. Ty z kolei udowodniłeś swoją przydatność. Doceniam też twoją szczerość. Tylko to się teraz liczy. Reszta to nie twoje zmartwienie. Moja w tym głowa, by przypilnować kłusowników. No i dobra, no i fajno. Coś jeszcze powie? Tutaj mogłem zejść, tylko nie mogłem zejść gdzieś tam dalej, nie mogłem iść, nie? Dziennik. O, tu, tego figlarza, nie? Jeszcze raz spróbujemy, zobaczymy, czy...
Nie, no bo ten nie pójdziemy. Czekajcie jeszcze raz. Może tam górą by trzeba było. Czy to jest tam? O, ciekawe, czy przejdziemy tym razem? Do środka wstęp mają tylko prawdziwi słudzy Rawaka. Widać, że nie jesteś prawdziwym sługą. Wynoś się! To może przez to, że nie mam tego medalionu. No dobra, trudno. Słuchajcie, zapisujemy. Dziękuję za ten odcineczek. Fajny był odcinek. No, to nie zapowiadał się, ale wydaje mi się, że był fajny. Fajny, taki soczysty był, fajny. Godzinka idealnie na pierwszy taki wieczór wolny po szkole. Po rozpoczęciu roku szkolnego. Pamiętajcie, żeby w komentarzach to coś zamieścić. Jak będziecie chcieli. Jakie są wasze odczucia odnośnie właśnie rozpoczęcia roku szkolnego. Także trzymajcie się. Na razie, bye.